Witam serdecznie, Paweł Gołaszewski. Zapraszam do lektury najnowszego, poświątecznego wydania tygodnika Piłka Nożna. Z racji świąt wielkanocnych nowy numer został zamknięty w czwartek, więc nie uwzględniliśmy weekendowych wyników. Ale w ramach rekompensaty oddajemy jednak zdecydowaną większą liczbę fachowych tekstów i analiz. Tematem tygodnia jest podsumowanie rundy zasadniczej Ekstraklasy. Redaktor Zbyszek Mucha zestawił najlepszych zawodników 30 kolejek polskiej ligi. Ale swoje typy przedstawili również inni dziennikarze, jak chociażby Maciej Iwański z TVP Sport, Tomasz Smokowski z Polsatu Sport czy Andrzej Twarowski z Kanał Plus Sport. Drugą częścią tematu tygodnia jest tekst Michała Czechowicza, który podsumował rundę zasadniczą w nieco inny sposób, a dokładnie w formie alfabetu od A do Z. Pozostając przy tematach ligowych, serdecznie polecam od siebie długą rozmowę z kapitanem Jagiellonii Białystok, Tarasem Romańczukiem. Przemek Pawlak natomiast zastanawia się nad kształtem europejskich pucharów od 2024 roku. Jak w tym nowym rozdaniu poradzą sobie polskie kluby? Jak będzie wyglądała rywalizacja w Lidze Mistrzów i Lidze Europy oraz czy powstaną trzecie rozgrywki na starym kontynencie. Zaglądając do niższych lig, polecam teksty Kamila Suleja, który porozmawiał z nowym trenerem Widzewa Łódź, Jackiem Paszulewiczem, a także dokonał przeglądu młodzieżowców w pierwszej i drugiej lidze. Zamykając polską część najbliższego numeru, nie wypada pominąć tekstu Tomka Lipińskiego, który sprawdził, jak się wiedzie Polakom na Sycylii, a konkretnie w Palermo. W części zagranicznej Grzesiek Garbacik przedstawia od A do Z Troya Dineya. Michał Zachodny wziął pod lupę Manchester United i wizję Ole Gunnara Solskjaera na Old Trafford na kolejny sezon. Polecam również korespondencję za ocean. Marcin Harasimowicz opisuje przypadek Carlosa Veli, który wyrósł na gwiazdę MLS. Real Madryt latem czeka spora przebudowa, a Zinedine Zidane miał otrzymać od władz królewskich wolną rękę przy transferach. Jak zatem Los Blancos będą wyglądali za kilkanaście tygodni? O tym przeczytacie w tekście Leszka Orłowskiego. Nasz specjalista od Ligi Hiszpańskiej stworzył niecodzienny top. Redaktor Orłowski przygotował zestawienie najlepszych 10 zawodników, którzy doskonale radzą sobie przy muzyce. Przypominam, najnowszy, 17 numer tygodnika Piłka Nożna od wtorku w kioskach i salonach prasowych. Serdecznie polecam.